A za chwileczkę na tej scenie pojawi się zespół. Nie powiem jaki, proszę Państwa. Mogę wspomnieć także fakt, że występował z nim Jerzy Milian, między innymi na wibrafonie. Był to zespół w tamtym czasie naprawdę dość konkretny, awangardowy, z taką nowoczesną muzą, jak to się dzisiaj mówi. A w tym zespole na samym jego początku skład występował w kwartecie. Był to Włodek Maliszewski na perkusji, niestety nie żyjący już dzisiaj. Rysiek Klaus na gitarze. Rysiek Klaus to był ten człowiek, który gdzieś tam w tych kabelkach kombinował jakieś te nowe sprzęty nowoczesne. I właśnie zespół Aspekt, o którym mówię, miał okazję pierwszy raz ćwiczyć na pogłosie sprężynowym, pogłosie na tak zwanym rewerbie w tamtych czasach, rok 66, proszę Państwa, co to było, że Aspekt ma pogłos, a reszta nie ma, a Beatlesi już mieli wtedy. Wielki szał oczywiście. Na drugiej gitarze grał Edmund Klaus. To był rok 66 i muszę Państwu powiedzieć, że do dzisiaj w branży na szczęście ludzie pozostali. Edziu do dzisiaj gra. Rysiek do dzisiaj nagłaśnia, został w tych swoich kabelkach po opuszczeniu zespołu. Najpierw golfy przerobiły się w happening, potem happening przerobił się w aspekt, a potem w międzyczasie aspekt przerobił się w sekwens, który jest to też drugim elementem naszego obecnego składu, który za chwileczkę się pojawi na tej scenie. Aspekt, awangarda bigtowa, festiwal w Kodzieży, rok 69, także tam wystąpił zespół Anonymous i jego Smutny Świat Andrzeja Elmana w tym samym roku, właśnie w 69. I grupa Aspekt także podczas tego festiwalu wystąpiła. A jeśli chodzi o grupę Sekwens, był to laureat festiwalu w Jarocinie w roku 1970. Pierwsze miejsce. To było coś, proszę Państwa, Poznań. Wtedy już, jak to w tej naszej Wielkopolsce, zostawiał swoje ślady i bardzo dobrze. Bo sami Państwo wiecie, że Poznań wcale nie był gorszy od Szczecina, Warszawy, Trójmiasta, Wrocławia i tak dalej. Proszę Państwa, grupa Aspekt już za chwileczkę przed Państwem. Właściwie Aspekt Sekwens. Piotr Kałużny! Piano, Piotr Kałużny, proszę Państwa. Dyrygent Poznańskiej Orkiestry Radiowej. Między innymi właśnie grupa Aspekt, grupa Sekwens. Sięgamy roku 60. 9, 70, 71. Właśnie to były czasy Aspektu. Ja za chwileczkę tutaj zmienię tapetę, tak że będziecie Państwo mogli troszeczkę sobie, oczywiście. Także już zapraszam dalej. Piotr Kałużny, wielkie brawa! Edmund Klaus, gitara! Bluzeny od Wojtka Skowrońskiego, między innymi od roku 73. Proszę Państwa, za perkusją zasiądzie Marek Surdyk! Wielkie brawa! Później jeszcze Elitar 7 Marka Surdyka czeka. A przed chwilą mieliście Państwo okazję na fotografii zespołu Alias Andrzeja Elmana widzieć właśnie Marka Surdyka, też między innymi być może... O właśnie, to jest ten pan po prawej w białej marynarce! Proszę Państwa, i zapraszam na scenę Eugeniusz Orlicki, gitara basowa, Blues and Rock Wojtka Skowrońskiego, Sekwens. I proszę Państwa, Jurka Miliana, pana Jurka Miliana z nami już nie ma, niestety. Ale tutaj zespół wpadł na pomysł, żeby dać niezależne dźwięki od gitar. W związku z tym pojawi się na scenie także
z fletem Szymon Rogalski. Wielkie brawa! A zaśpiewa dla Państwa za chwileczkę wokalista zespołu Schody, kto z Państwa pamięta. Piotr Szulc za chwileczkę się tutaj na scenie pojawi. Wielkie brawo, oczywiście! Oni się wcale nie boją i nie wstydzą. Na pewno są nie uczestniczy. Oklaski nie bolą, także możecie Państwo nakręcać. Oczywiście. I proszę Państwa, tutaj chciałbym także zwrócić uwagę, że koncert ten jest o tyle wyjątkowy, że zespoły grają materiał, który grali wtedy. To jest bardzo istotne i bardzo się cieszę, że chciało im się do tych utworów trudnych bardzo często usiąść i je przygotować na właśnie dzisiejszy wieczór. Kompozycje Piotra Kałużnego, mieszany zespół Aspect Sequence. Wielkie brawa! Sekwensi grali w Agorze, a myśmy jako Schody graliśmy w tym, jak to się nazywa, Sęk. No i jak
jakimś czasie nauczyłem się dwóch zdań z jednego z utworów Piotra. Utwór nazywa się Znów będzie lał. A że po prostu Rycha Muzolfa już nie ma między nami, także dwa zdania przytoczę.
I jak, proszę Państwa, nie słyszę, żeby się podobało. Grupa Aspekt, właśnie tutaj możemy, o właśnie, z Czesiem Niemenem, Marek Surdek akurat za bębnami siedzi, Janusz Piątkowski za pianem, Wanda jest Alinka, Zimmerman, Fenior, Szymon Rogalski, Marek Surdek, Andrzej Elman i Tomek Dziubiński. Cała ekipa, która dzisiaj gra, tak samo tutaj Przemek Lisiecki, Wojtek Porogak. A to nasz Aspekt, po prawej jest Leszek Kubiak, który niestety też z nami dzisiaj nie mógł tutaj zagrać. A to właśnie jest grupa Golf, o której Państwu na samym początku mówiłem. I to właśnie jest ten zalążek Aspektu,